Dzień dobry, Folwarska i nic się nie ukryje i kolejny odcinek. A dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie gwiazdy disco polo i to, gdzie i jak się ubierają, bo wiem, że to Was interesuje. Moi drodzy, zapewne zastanawiacie się, gdzie ubierają się nasze polskie gwiazdy disco polo. Zenek Martyniuk, Agnieszka Drewnicka, Radek Liszewski. No i uwaga, uwaga, zdradzę Wam, że dla mnie ikoną stylu w disco polo jest Zenek Martyniuk. Zenek zawsze ma idealnie dobrane stroje. Z tego co wiem, jego ulubioną marką jest Giorgio Armani. Zenek uwielbia także Givenchy, Versace, no i oczywiście zawsze na jego szyi widnieje znany już od lat 90. złoty, gruby kajdan. Zenek idealnie dobiera sobie stroje, bluzka jest dobrana do butów. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem nie macza w tym swoich paluszków jego żona Danuta, z której zdaniem Zenek bardzo się liczy. Zenek uwielbia również sieciówki, czyli Zara, H&M. To nie jest tak, że oni tylko ubierają się w wyższej półce, ale natomiast Etna, znana piosenkarka, uwielbia markowe okulary. Z tego co wiem, w jej kolekcji jest ponad 30 sztuk okularów takich jak Chanel, Givenchy, Isabel Marant. Okulary warte naprawdę od sztuki od 1600 po nawet 2500 złotych. Agnieszka Drewnicka, czyli znana z formacji Excited, uwielbia różne marki. Ona ma taki zwiewny, miejski styl i co najważniejsze, sama ma również butik z ciuchami. Większość ciuchów, które ma na sobie, pochodzą właśnie z tego butiku. Muszę Wam zdradzić, że sama mam kilka sukienek od Agnieszki. Jest to idealny materiał, dobrze się noszą, są bardzo kobiece. A, no i najważniejsze dla mnie, idealnym przykładem na to, jak powinien ubierać się mężczyzna, jest Radek Liszewski z formacji Weekend. Radek nie tylko na scenie prezentuje się zawsze idealnie i perfekcyjnie, bo razem z chłopakami pokazują typową, męską, sportową elegancję, ale i na co dzień Radek jest zawsze dobrze ubrany. Ma na sobie i marki różne, na przykład Hugo Bossa bardzo często, również Armaniego, ale także sieciówki. Także, moi drodzy, myślę, że każdy z nas może być jak gwiazda, ponieważ możemy my, dziewczyny, kupić sobie sukienkę od Agnieszki Drewnickiej. Sukienki wcale nie są drogie. Albo możemy być jak Marcin Miller. To do Was, panowie, bo Marcin Miller chodzi tylko i wyłącznie w ciuchach swojej marki, czyli Miller & Tulipan. Także to tyle, widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!